Mieszka. Mieszka w morzu. Kto swój domek ma na dnie morza? Kto szaleje gdzieś na grzbietach fal? Kto świat podwodny zna? Kto sprytny jest i śmiały? Kto lubi się bawić i humor zawsze ma? Mała rybka, co ubranko ma jak tęcza. Popatrz, jak liśni przez Neptuna kraj do nas mknie. Przyjaciół tu wielu ma, a dno morza za ramy jej zna. Daj płetwę mi i płyń w dal, jak my zmyj żal. Po przygody na morze z nami rusz. Popłyniemy dal za tęczową małą. Tęczowe rybki. Prehistoryczny kolega. Kiedyś w oceanie żyło wiele rybozaurów, na przykład ten nazywany dinorybem. I chociaż wszystkie te prehistoryczne ryby różniły się między sobą, mają jedną cechę wspólną. Wszystkie już wyginęły. Dziękuję ci, Pluskotko. Świetny referat. Jutro rano wysłuchamy następnej wypowiedzi. Zaraz, kto jeszcze nie odpowiadał? A może ty, Błysku? Chyba jesteś przygotowany? Nie, nie bardzo, bo ja jeszcze nie byłem w bibliotece. Ach tak, no to masz przed sobą sporo pracy. A ponieważ od tygodnia nie możesz dotrzeć do biblioteki, mogę ci pożyczyć książkę. O! Masz przeczytać 7 rozdziałów i zreferować nam wszystko bardzo dokładnie. Jutro na pierwszej lekcji. 7 rozdziałów? Tak, proszę pani. Wiecie, dzieci, że prehistoryczne ryby, takie jak ten niewielki dinorybus, żyły w naszych okolicach? Wiele skamielin znaleziono w parku koralowych ruin. Super, chodźmy tam po lekcjach i poszukajmy skamielin. Jakie to ciekawe! Wszystko jest ciekawe w porównaniu z tą księgą. Chyba widziałam ości tuńczyka szablozębnego w okolicach koralowej studni. Ojej! Sprawdźmy to! Uważaj, Błysku! O nie! Nawet nie widać dna! Może tu wcale nie ma dna? Może to bezdenna studnia? Może to... Wielki kamień bum bum w głowę. Kalma, wielkie kuku. Kim ty jesteś? Ja być Kal. To dinorybus, ale one wyginęły, pani płetwa tak twierdzi. Kal śmierdzi? Fuj, racja. To dlatego, że Kal pływać bardzo, bardzo długo, szukać jedzenia dla całej rodziny. Dla rodziny? Więc jest więcej takich jak ty? Jasne. To niesamowite. Kal widocznie pochodzi z takich głębin, których do dzisiaj nie udało się nikomu zbadać. Gdzie Kal teraz być? W Zatoce Neptuna. A gdzie to? No tu, wokół nas. Kal głodny. Trzeba jeść. Mam świetny pomysł. Wpadnij do mojej jaskini na obiad. Masz jedzenie? O tak, pełno jedzenia. To Kal płynąć. Błysku, myślisz, że to dobry pomysł? Jasne, mama zawsze robi zapasy. Chodzi mi o to, że Kal nic nie wie o naszym świecie, o naszej kulturze. A jeśli coś złego się zdarzy? Płyniemy, Kal! Kal, czekaj! Nie zauważyłeś świateł? Te błyszczące i migające kółka? Tak, czerwone znaczy nie płyń, zielone płyń, chodźmy. To moja jaskinia, jak ci się podoba? O, tak, tak, ona być piękna. Nie żartuj, Kal, to tylko moja siostra Rubina. Z kim rozmawiasz? O, dzień dobry, kim jest twój przyjaciel? Ja, Kal. Obiad gotowy. Mamo, to mój przyjaciel Kal. O, witaj. Chyba nie pochodzisz z naszych stron, co?
Kal jest dinorybem. One podobno wyginęły, ale on żyje. Oho, niezwykle nam miło. Wyginęły czy nie, każdy przyjaciel Błyska jest tu zawsze mile widziany. W dzisiejszych czasach, kiedy ryby chcą się przywitać, podają płetwy. No Kal, spróbuj. Czy tak? Ale masz krzepę, kolego. Ja i Błękitek witamy się inaczej. Zwykle przybijamy płetwy. O tak. Kal, weź to. O, nie, za twarde. Co to? Czemu wy nie jeść? Co jeść? O, niedobrze. Kal upolować jedzenie. Nie trzeba, Kal. Mamy więcej jedzenia w kuchni. To nie być ostre. Ty polować tym? My nie musimy polować. Jedzenie bierzemy ze sklepów, a czasami płyniemy do restauracji. Gdy chcemy szybko coś zjeść. Kal zawsze musi jeść szybko, albo on sam być jedzenie. Kal, nie widzisz, że czytam książkę? Och, Błysku, on jest taki prymitywny. Ciekawe, co powie o naszej muzyce. Ale światło! To lepsze niż całe stado elektrycznych węgorzy. O! Wielki bęben! Wrogie plemię atakować! Nie, Kal. To tylko nasza nowoczesna muzyka. Oni być w środku. Stój! Kal, nie! O! Kal was ocalić. Kal bohater. Nie. Kal głupek! Kal nie rozumieć to dziwne miejsce. Zawsze robić bum bum. Nic nie szkodzi. Też bym nie wiedział, jak sobie poradzić u ciebie. Zaraz. Kal mieć pomysł, żeby piękna rybka znów go lubić. Czemu ci na tym zależy? To zawsze działać na bardzo ładne rybki. Prawiasz, zostaw! Teraz każdy już wiedzieć, że ty moja. Co? Ja twoja? To najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu usłyszałam. Ty prymitywny barbarzyńco! Czy to znaczy, że ty nie moja? Zatoka Neptuna być bardzo dziwna. Kal nic z tego wszystkiego nie rozumieć. Jeśli chcesz wiedzieć, czego ja nie rozumiem, zajrzyj na chwilę do książki pani Płetwy. Mam tu coś, co rozwieje wszystkie wasze smutki. Podwójnie mrożone koktajle z małży. Uważaj, to jest bardzo zimne. Pij powoli, bo się... całkiem zamrozisz. Nawet picie niebezpieczne w tym świecie. Kal już chce być w domu. A ja mam już dosyć tej książki. Nie przeczytam na jutro 7 rozdziałów i na lekcji będę nieprzygotowany. Co to? Rysunek. Przedstawia szlamozaurusa. Zły rysunek. Szlamozaurus mieć inny kolor i dużo większy ogon. Ten też zły. Zębozaurus Rex mieć 2 głowy, a nie 3. Ojej, widziałeś je na własne oczy, prawda? To niesamowite. Tak. Kal, czy możesz coś dla mnie zrobić? Ale najgroźniejszym prehistorycznym zwierzęciem był Zębozaurus Rex. Miał 2 głowy i paszcze pełne ostrych zębów. Według mojej książki Szlamozaurus był niebieski i miał krótki ogon, a Zębozaurus Rex miał 3 głowy. W książce są błędy, pani Płetwo. Skąd możesz to wiedzieć? Opowiadał mi o tych zwierzętach naoczny świadek. On mieć rację. Kal wiedzieć, jak wygląda Szlamozaurus i Zębozaurus Rex. Kiedyś Zębozaurus prawie zjeść Kala. Ale nie być tak źle, jak wtedy, gdy ty rano mięczak gonić Kala.
Ej, wy przestać hałasować. Kal zmęczony, nie może już opowiadać. Słyszeliście? Przedstawienie skończone. Dajcie mu spokój. Wiesz co, Kal? Mój referat spodobał się pani i to tylko dzięki tobie. Przyjaciel Błysk szczęśliwy i Kal szczęśliwy. Teraz Kal chce już wracać do domu. Kal będzie tęsknić za tobą, ale teraz bardzo tęsknić za rodziną. Odprowadzę cię do parku koralowych ruin. Cześć, zadzwoń do nas kiedyś. No, dalej musisz płynąć sam. Czy przyjaciel Błysk pożegna od Kala swoją piękną siostrę Rubinę? Czemu sam tego nie zrobisz? Rubino, ty nie być zła na Kala? Nie. Przepraszam, że na ciebie krzyczałam. Powinnam wiedzieć, że chciałaś dobrze. Kal też przeprasza. Kal nie rozumieć tego świata i nowoczesnych rybek. Tak naprawdę Kal nie rozumieć też ładnych rybek w swoim świecie. Będę tęsknić. Paskudztwo! Błysk odwiedzić Kala w przyszłości. My się dobrze bawić. My przyjaciele na zawsze. Przybij płetwę! Przybij płetwę! Do zobaczenia! Niech wygra najlepszy. Dobrze, dzieci. Przez cały ranek rozmawialiśmy o tym, jakich mieliśmy przywódców, a teraz kto powie, którym z tych przywódców chciałby być? Ja powiem! Nie, ja powiem, ja! Ja chciałbym być królem tęczykiem ósmym. Tak, on wiedział, co to jest wygodne życie. Chciałabym być sławnym prezydentem. Walczyć o demokrację jak Abraham Plankton. A ja chciałbym być tym facetem, płetwusem Cezarem. Mógłbym cały dzień siedzieć i patrzeć, jak ryby tłuką się po głowach. Tak, dziękuję, zębaczu. Uwaga, mam dla was wspaniałą wiadomość, kochani. Będziecie mogli sami pokazać, kogo uważacie za dobrego przywódcę, ponieważ w tym tygodniu przeprowadzicie w klasie wybory nowego przewodniczącego. Każdy uczeń może kandydować. Musi przeprowadzić kampanię wyborczą i zachęcać do oddania na siebie głosu. Przemówienia zostaną wygłoszone w piątek, a potem odbędzie się głosowanie. Będziesz kandydował? Jeszcze nie wiem. Ojej, przewodniczący klasy. Wiadomo, kto powinien nim zostać. Tak, dziękuję. Ty? Przewodniczącym? Daj spokój, lepiej się nie wygłupiaj. Co ty sobie myślisz? Byłbym lepszym przewodniczącym niż ty. Na pewno nie, jestem urodzonym przywódcą. Tak, jasne. Jak wtedy, gdy prowadziłeś wycieczkę rybnych skautów i wszyscy zgubiliśmy się w lesie brunatnic. Ha, ha. Ale ja przynajmniej nie płakałem na obozie, że bardzo chcę do mamusi. Dobrze, dobrze, przestańcie. Kłótniami niczego nie rozstrzygniecie. Masz rację. Znam o wiele lepszy sposób. Obaj zgłosimy się do wyborów. Zgadzam się i niech zwycięży najlepszy. Tego możesz być pewny. Wybierz Błyska na przewodniczącego. Głosuj na Błękitka. Wybierz najlepszego. Głosujcie na Błyska. To dobry kolega. Tylko na Błękitku możesz dziś polegać. Dosyć. Na brodę Neptuna, co wy robicie? W szkole mają być wybory. Mówcie po kolei, słucham. Organizujemy w szkole wybory przewodniczącego. Właśnie walczymy o głosy. Aha, wszystko jasne. Niestety robicie to bardzo źle. Dlaczego? O czym ty mówisz? Nie możecie tylko krzyczeć i spodziewać się, że na was zagłosują. Musicie odwołać się do potrzeb wyborców. Dać im to, czego oczekują. Świetna rada. Dziękuję, Wando. Tak, teraz chyba już wiem, co zrobić. Dziękuję, Błysku. Wiesz, te ogromne podręczniki są dla mnie o wiele za ciężkie. Myślę tak samo jak ty, Stefku. I dlatego mam zamiar opracować lżejsze i mniejsze podręczniki.
gdy zostanę przewodniczącym klasy, jeśli będziesz na mnie głosował. Możesz na mnie liczyć. Gdy zostanę przewodniczącym klasy, jak najszybciej doprowadzę do rozbudowy pracowni sztuk pięknych dla tak utalentowanych artystów jak ty. Głosuję na ciebie. Więc mamy głosować na ciebie? A co będziemy z tego mieli? No, powiedzmy, wszystkie koktajle z małży będziecie brać na mój rachunek. Jeśli zagłosujecie na mnie, obiecuję wam podwójne obiady, przedłużone przerwy i zakaz zatrzymywania uczniów po lekcjach za karę. Ej, lubię takie pomysły. Umowa stoi. Mój głos to raz, razem z głosem Kolca to... nie cierpię matmy. Tak? Zobaczę, co się da zrobić z tymi klasówkami z matematyki. Komu potrzebna drużyna piłki płetwowej? Pieniądze z funduszu sportowego można przeznaczyć na nowe stroje dla was. I co wy na to? Brawo, Błysku! Na pewno już wygrałem te wybory. Obiecano mi aż 8 głosów. Co? To tak samo jak mnie. Więc mamy remis. A to znaczy, że została jedna niezdecydowana ryba. Pluskotka! Na kogo masz zamiar głosować? Ja tu byłem pierwszy. Ale ja ją pierwszy zapytałem. Co z ja tego? Ja byłem pierwszy, ja z nią właśnie, rozmawiam. Że ja. Ty nie wtrącaj się. Hej, Błysku, jeśli chodzi o te nowe podręczniki... Tak, tak, dobrze, ale nie teraz, Stefku. Naprawdę czuję, że ten ciężar wiedzy całkiem mnie przytłacza. Słonowodne Toffi, moje ulubione. Chciałem ci dać ten drobiazg, bo jesteś moją przyjaciółką. Zobacz, Błękitku, narysowałem plany nowej pracowni sztuk plastycznych. Teraz jestem zajęty, nie widzisz? Porozmawiamy później. Cudnie, 2 bilety na koncert Michaela Falochrona. Ale, Błękitku, dlaczego mi je dajesz? Chciałem tylko, żebyś wiedziała, jak bardzo cenię sobie naszą przyjaźń. Błysku, gdy sprowadzisz do szkoły automaty z napojami, zamów niskokaloryczne koktajle. Hej, Błękitku, kiedy na boisku zainstalują te zjeżdżalnie? Kiedy będą wolne piątki? Jaka będzie muzyka w klasach? Zajmę się tym. Muszą nam płacić za uczęszczanie na lekcje. Wando! Ej, Pluskotce! Porcję chrupek z algami! Na mój koszt! Przestań wreszcie krzyczeć! Przestań, ja zamawiałem! Akurat! Właśnie, że tak! Darłeś się! Nie! Pluskotko! To kto powinien zapłacić za ciebie? A co ty tu znowu robisz? Odwiedzam moją przyjaciółkę! To moja przyjaciółka! Nieprawda! Prawda! Od kiedy? Od zawsze! Hej! Czemu się tak wydzieracie? To prezent dla mojej przyjaciółki. Naszyjnik z korali. Błysku, naprawdę nie musiałeś. Zgadza się. Jasne, że nie musiał. I kolczyki z muszli. Och, Błękitku, i to wszystko dla mnie? Tego już za wiele. Oszust! Ja? To ty próbujesz ją przekupić. Nigdy nie sądziłem, że kiedyś upadniesz niżej niż morski pełzak. Gadasz jak ostryga z muszczkiem meduzy. Hej, koledzy, nie ma powodu do kłótni. Już dawno zdecydowałam, na kogo będę głosowała. Na kogo? Niestety, musicie poczekać do jutra, żeby się dowiedzieć. Na razie. Dobrze, dzieci. Przed głosowaniem wysłuchamy przemówień naszych kandydatów na przewodniczącego. Proszę, kto chce przemówić pierwszy? Ej, gdzie się pchasz? Ja byłem pierwszy. Wcale nie, zejdź mi z drogi. Uspokójcie się, a może najpierw zaprezentuje się trzeci kandydat. Trzeci kandydat? Jaki trzeci kandydat? To Pluskotka! Oczywiście. Nie widzieliście moich plakatów wyborczych rozwieszonych w całej szkole? Jak mogłem je przegapić? Są na wszystkich ścianach. Koleżanki i koledzy,
w odróżnieniu od rywali, nie obiecuję wam automatów z napojami ani podwójnych obiadów. A to dopiero genialna strategia wyborcza. Ciekawe, kto będzie na nią głosował. Będę organizować wycieczki do ciekawych miejsc, do Muzeum Wraków albo do Fabryki Cukierków, żeby zobaczyć, jak się robi słonowodne toffee. Dlaczego ja na to nie wpadłem? Namówiłam pewną grubą rybę, żeby sfinansowała występ znanego zespołu na szkolnym balu. Chciałabym, żeby to były elektryczne węgorze. Dobrze, chłopcy. Który następny? Pluskotka! 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 Zaszła drobna zmiana, pani Płetwo. Chciałbym wycofać moją kandydaturę. Tak, ja też. W takim razie ci, którzy chcą, żeby Pluskotka została przewodniczącą, niech podniosą płetwy. Wszyscy za, nikt się nie wstrzymał. Pluskotka jest naszą nową przewodniczącą. Brawo! No tak, przykro mi, że obaj przegraliście te wybory. Ale najsmutniejsze jest to, że zapomnieliście o waszej przyjaźni. Posłuchajcie, koledzy, wybory się skończyły, więc może znowu zostaniecie przyjaciółmi. Cóż, ona jest naszą przewodniczącą. Więc musimy się liczyć z jej zdaniem. Błyskotko, ja chciałem ci powiedzieć, że przepraszam. Ojej, chyba jestem w tym dobra, co? Hej, Wando, a może by tak po koktajlu z małży dla każdego? Koktajle dla wszystkich! I zapisz, to na rachunek Błyska. Powiedział, że teraz będzie nam wszystkim stawiał koktajle. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku w Warszawie. Reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi Kaja Sikorska, tłumaczenie Bożena Bokota, dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, tekst piosenki Wiesława Sujkowska, kierownictwo produkcji Ala Siejko. Wystąpili Anna Apostolakis, Agnieszka Kunikowska, Aleksandra Rojewska, Katarzyna Tatarak, Jan Kulczycki, Wojciech Machnicki, Krzysztof Strużycki, Janusz Wituch i inni.